Witam wicestarostę
Serdecznie witam dyrektorów szkół ogólno gimnazjalnych i powiatu świdnickiego. Witam najbliższą sąsiadkę, panią dyrektor zespołu szkół nr 1 w Świdniku, panią Małgorzatę Marzyńską. Dalej z odległościami mam kłopoty, ale za blisko jest dyrektor powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, pani Anna Kłada. Nie widzę, nie wiem, czy witam dyrektora zespołu szkół średnich, panią Elżbietę Wójcz. Witam dyrektora zespołu szkół Piastka, pana Martyna Szałka. Witam dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Koźnicach, panią Wójcz, Marię Wójcz-Głowa. Specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Świdniku, panią Beatę Michniewicz. Witam do szczególnego gościa, pana Mariusza Siembidę, Także później będziecie mieli okazję, ja myślę, że pan Mariusz nie odmówi, uzyskać autograf od pana Mariusza. Witam wszystkich nauczycieli, byłych komisjonariuszy sportowych, którzy otrzymają dzisiaj nagrodę z racji. Witam serdecznie państwa. Witam młodzież szkół. Gimnazjalnych, która zechciała uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Witam media. Witam wszystkich państwa w Młodach Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Mańskiego. Szanowni państwo, skoro udało mi się już do trybuny dostać, to spróbuję kilka słów, ale dosłownie. Szanowny panie ministrze, szanowna pani poseł, panie wojewodo, szanowni państwo. Nie tak dawno, niecały miesiąc temu, jako gospodarz szkoły miała przyjemność prezentować matematyczne tradycje pierwszego liceum. Dziś mogę powiedzieć, witam w szkole, w której sport był zawsze obecny. Nie tylko matematyka. W której salę gimnastyczną, w której w tym się znajdujemy, budowali rodzice, uczniowie i nauczyciele. To było około 60 lat temu. Absolwenci naszej szkoły są nauczycielami wychowania fizycznego w niemal wszystkich świdnickich placówkach szkolnych. Pozwolicie państwo, że wymienię kilka nazwisk. Nie uda mi się na pewno wszystkich, przepraszam te osoby, których nie wymienię. I tak, Renata Łapa i Jadwiga Baranowska, Szkoła Podstawowa nr 6, Mówiłości i Pinku. Maria Łapa, Szkoła Podstawowa nr 3. Aneta Stawecka, Barbara Butek, Barbara Bogusz, Jacek Czernikowski, Gimnazjum nr 1. Panińska Królik, Anna i Cezary Nowakowie, Zdzisław Sypiński, Grzegorz Łotyniuk, Zenon Zielinski, Zyba Poczewie, Zespół Szkół nr 2. Naszymi osobami są także m.in. siatkarz
Michał Pagała, reprezentant Polski, mistrz świata i mistrz Europy, obecnie trener Kędzierzyn-Kośle. Monika Mirosławska, reprezentantka Polski w Dubaju. Ola Miczur, wybaczka, uczestniczka olimpiady w Sydney. Michał Grzegorczyk, judoka, wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Jacek Podpora, pierwszoligowy siatkarz. Szanowni Państwo, w naszej szkole w latach od 2006 do 2011 istniały klasy o profilu sportowym z elementami ratownictwa medycznego. Wśród uczniów byli przede wszystkim wyczynami sportowcy, siatkarze, koszykarze, judowcy i piłkarze. Na zakończenie chciałbym w imieniu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i wszystkich dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu szkolnickiego stwierdzić, że wszyscy nasi nauczyciele są bardzo zaangażowani w pracę narodową. Poza zajęciami lekcyjnymi prowadzą różnorodne zajęcia dodatkowe. Organizują zawody sportowe i uczniowie osiągają znaczące sukcesy w imieniu wszystkich dyrektorów dziękuję bardzo Państwu za zaangażowanie. Niestety muszę też stwierdzić, że w niektórych szkołach zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w bardzo trudnych warunkach. Korzystając z okazji chciałbym imiennie jednak podziękować naszym nauczycielom, a mianowicie Jowi Kołodziejczyk, Lili Grober i Darkowi Salińskiemu za zaangażowanie. Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość przyniesie wszystkim nauczycielom inspirację do podejmowania nowych sportowych wyzwań. Życzę tego wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego szkół poza gimnazjami powiatu świńskiego. Dziękuję bardzo. Pierwsze miejsce, pierwsze miejsce.
Platformy. Zapraszam panią Karolę Lipińską. Panie Przewodniczący!
No nie będzie się tak, to się śmieje, ale coś. Ale jeszcze jakiś taki mały śmiesznik. W każdym razie pozdrowienia. Pozdrowienia dla mieszkańców Świdnika, dla uczniów pierwszego liceum. Cieszy mnie to, że szkoła z tradycjami sportowymi. Mnie nie cieszy bardzo sportowa, którą tutaj widzę. Gratuluję przede wszystkim na początek zagrożonym przede wszystkim udziału tym ludziom, trenerom sportowcom, tym ludziom, którzy dbają o waszą kondycję, o waszą przyszłość sportową. Nie będę mówił szeregi przysłowiami, że to by tyle zdrowe było, wszyscy wiecie, że po wysiłku sportowym lepiej się myśli, lepiej pracuje i łatwiej osiąga jakiekolwiek życiowe sukcesy. Zachęcam do sportu, na szansę. W 1998
powstał trójpoziom władzy, a więc władza, poziom władzy na przyszłym samorządu, władzy gminnej, powiatowej i władzy województwa. Dlaczego o tym chciałem powiedzieć? Wydaje mi się, że już dużo czasu upłynęło, żebyśmy my, jako mieszkańcy, mogli współdecydować o swoich sprawach, o wyborze tego, co chcemy realizować i o tym, co chcemy w najbliższym czasie dla swoich środowisk prowadzić. To, że ma wybór, żeby w naszym powiecie świętować 25 lat samorządności poprzez inwenty, spotkania sportowe, to zdecydowanie dziękuję tutaj wielu wicestarostwowi Białowocowi, który się przyczynił nas dyrektorowi do organizacji. Wydaje mi się, że jest to pierwszy rok, ale też rok kolejny do tego, żeby tej imprezy weszły w kalendarz imprez powiatowych. Dziękuję wszystkim i gratuluję nagrodzonym. Jeszcze raz dziękuję. Jeszcze raz dziękuję tak znamienitym gościom, bo chyba nie za bardzo pamiętamy w ostatnim okresie, żeby nasz powiat odwiedził pan minister, czy pan wojewoda, czy też by pani poseł, chociaż pani poseł u nas już była, za co dziękuję. Mam nadzieję, że tworzy się dobry obraz, dobry rolnik dla powiatu świętyńskiego. Potrzebujemy, myślę, że to początek tego, co za chwilę pokażę, wicestarosta, potem mam miał pomoc, bo to, że dzisiaj mamy nas z nami tych gości, szczebla rządowego, parlamentarnego, to początek dobrych dni i dobrego czasu dla powiatu świętyńskiego, choćby dla budowy infrastruktury sportowej. Jeszcze raz wszystkim gratuluję, dziękuję, że tak się przybyliście. Gratuluję organizatorom tej dzisiejszej imprezy za zorganizowanie i tak dobre przemyślenie tego, co chcecie pokazać. Dziękuję bardzo. Teraz mamy wizualizację, następnie będziemy tworzyli koncepcję i projekt.
pan wojewoda, pani poseł, którzy mam nadzieję zabierają nam dzisiaj swoją pomoc. Przechodzimy do kolejnej wizualizacji obiektów sportowych 3 PC Zesie. Mamy tam od wielu lat port tenisowy i troszeczkę wolnego miejsca na to, aby wybudować na porty tenisowe całoroczne. 3 korty przykryte całoroczne zadaszenie w ramach projektu ministerialnego, który prowadzi drugi rok. Jest taki program historialny budowy obiektów pod kątem kadr wojewódzkich. Odsłaniamy po kolei ściany tak. Przedłużenie kortów byłby basen 25-metrowy wraz z częścią rekreacyjną, który wykorzystamy tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i mieszkańcy naszego miasta. Tak to wygląda po spełnieniu zadaszenia. Mamy część rekreacyjną, to jest wjeżdżalnia i oczywiście część sportową. 6 torów, gdzie sobie wyjdziemy do tej basy. Koszt takiego basenu to jest około 4,5 miliona. Jedna z małych miejscowości gminy Bogni wybudowała ten basen 2 lata temu i praktycznie miesięcznie obłożenie jest 10 tysięcy uczestników korzystających z basenu. Mamy część widowni, część sportową i część rekreacyjną. Mamy marzenia, mamy chęci. Rozpoczęliśmy ścieżkę inwestycyjną i wielki apel, panie ministrze, pani poseł, pani wojewodo, abyście nas w tych działaniach wspomogli. Dziękuję. W podatkach, czyli w podatkach indywidualnych.
działalność sportową, ale proszę wierzyć, że znam samorządy, gdzie sport może nie jest numer jeden, ale jest tak dotowany, że dla każdego starsza ma klub sportowy na ten teren, mówię, że jest znakomicie. Także to jest pytanie bardziej do gospodarzy miasta gminy, które decyduje o obliczu użycia sportowego, także u siebie. My jako Ministerstwo Sportu pomagamy przy inwestycjach sportowych, ale też drugi rok, pierwszy rok musi wykonać samorząd. Musi do nas złożyć wniosek. My przygotowamy się do programu jak zawsze rozbudowy infrastruktury sportowej, to jest od kilku 10 lat. Ale jak patrzymy przed przyjazdem tutaj, to Świdnik jest jednym z większych beneficjentów naszych programów. Szczególnie mam to powiedzieć, że minęło Biegura, która jest zdecydowanie bardzo dużym beneficjentem, nawet jeżeli chodzi o problemy w skali kraju. Także takie problemy to trzeba najpierw zgłosić do burmistrza miasta, a później kazanie wyciągnąć się na pierwsze, jak myślę, że jest tak niewygodne. Także to jest pytanie do burmistrza i do tych, którzy decydują o porzeczu w waszej gminie, w waszym mieście. Myślę, że mamy już poprzednio.